Dzień dobry Państwu, witam Państwa na konferencji prasowej. Jest dzisiaj ze mną pan poseł Tomasz Poręba, pan poseł Paweł Lisiecki. Dzisiaj pojawiamy się przed Państwem, ponieważ kontynuujemy naszą akcję informacyjną, jaką prowadzimy od pewnego czasu na temat rzeczywistego programu Platformy Obywatelskiej. Szanowni Państwo, ostatnio tutaj w siedzibie naszej partii mieliśmy konferencję prasową na temat propozycji, konkretnych propozycji budżetowych polityków Platformy Obywatelskiej. Również ludzi, którzy są związani z Platformą Obywatelską. Przypomnieliśmy, jaki jest rzeczywisty program, jeżeli chodzi o budżet państwa, o realizację programów społecznych, który będzie ewentualnie realizowany, gdyby, nie daj Bóg, się tak zdarzyło, że Platforma Obywatelska, czy w ogóle opozycja wygrała w Polsce nadchodzące wybory parlamentarne. Politycy Platformy Obywatelskiej wprost mówią, wielokrotnie o tym mówili ich eksperci również, iż w Polsce należy podnosić, w związku z trwającą inflacją, należy podnosić podatki, należy podnosić również stopy procentowe, co miałoby katastrofalny wpływ na wiele gospodarstw domowych, na wysokość rat kredytowych. Przełożyłoby się to również na sposób funkcjonowania wielu firm, które prawdopodobnie miałyby problem ze swoją płynnością, co w konsekwencji mogłoby prowadzić również do bezrobocia. Również bardzo często eksperci Platformy Obywatelskiej podnoszą, iż ratunkiem i tak naprawdę lekiem na całe zło miałoby być tutaj w Polsce wprowadzenie waluty euro. My jako Prawo i Sprawiedliwość protestujemy w tej sprawie i wielokrotnie zabieraliśmy głos, krytykując tego typu propozycje i zwracając uwagę, że są one nieprawdziwe i doprowadziłyby do jeszcze większego kryzysu wielu polskich rodzin, wielu polskich firm. I tak naprawdę te propozycje w żaden sposób nie uzdrowiłyby sytuacji w związku z trwającą inflacją nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Szanowni Państwo, to był pierwszy etap naszej akcji informacyjnej. Dzisiaj czas na kolejny, ale tutaj wypowie się już pan poseł Tomasz Poręba. Bardzo proszę. Witam bardzo serdecznie Państwa i rzeczywiście od wielu tygodni rozmawiamy na różnych spotkaniach, na konferencjach prasowych, ale również na spotkaniach w Polsce z Polakami i mówimy o tym, jaka jest stawka tych wyborów. Wyborów, które nas czekają w tym roku, wyborów parlamentarnych. Stawka wyborów, która ma taki bardzo duży wymiar wolnościowy. To jest tak naprawdę stawka wyborów, która będzie dotyczyć wolności każdego z nas, każdego Polaka. W czym się ta wolność przejawia? Otóż każdy człowiek ma prawo do własnego wyboru, do własnych decyzji, do tego, aby żyć tak, jak sobie zaplanował, jak to życie chciałby sobie ułożyć. No niestety są formacje polityczne w Polsce, Platforma Obywatelska, Rafał Trzaskowski, prominentny polityk Platformy Obywatelskiej, który chce tą wolność nam zabrać. Ja się nie boję tego słowa i nie boję się mówić takich zdań, dlatego że te propozycje tego Stowarzyszenia Miast C40, do którego należy Warszawa, która się zdecydowała być również miastem pilotażowym programu właśnie rekomendowanego przez te miasta, zabierających ludziom wolność, mówiących, jak mamy żyć, jak mamy się ubierać, ile razy mamy jeździć na wakacje, co mamy jeść, jak mamy się zachowywać. To jest, drodzy Państwo, program Platformy Obywatelskiej, który musi być również bardzo mocno i szeroko przekazany opinii publicznej. I my to będziemy robić konsekwentnie w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach. Ruszamy z taką akcją informacyjną o tym, jaki jest naprawdę program Platformy Obywatelskiej. Jaki on jest, widzicie Państwo za nami, na tej ścianie tutaj, gdzie widzicie Państwo te wszystkie propozycje, które są propozycjami Rafała Trzaskowskiego, Platformy Obywatelskiej, które zmierzają właśnie do tego, żeby zabrać Polkom i Polakom wolność. Zabrać coś, co jest istotą czy najważniejszą częścią funkcjonowania każdego z nas. Będziemy o tym informować w mediach, będziemy o tym informować na spotkaniach. Po co? Po to, żebyście Państwo, żeby Polacy wiedzieli, jaka jest różnica między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską. Platforma Obywatelska, oprócz tego, co już mówi, jeżeli chodzi o te propozycje, które widzicie Państwo, powtarzam, za nami, stara się również w wielu głosowaniach, chociażby w Parlamencie Europejskim, razem z sojusznikami z Lewicy, przegłosowywać rzeczy, które są skrajnie niekorzystne czy skrajnie antywolnościowe. Chociażby wycofanie z samochodów spalinowych do 2035 roku w kolejnych latach. I drodzy Państwo, Prawo i Sprawiedliwość, wszyscy posłowie do Parlamentu Europejskiego, jak jeden mąż,
głosowali przeciwko temu rozporządzeniu. Natomiast opozycja głosowała, albo się wstrzymała, albo głosowała za tym. I to jest ta stawka wyborów, o której mówimy, o której będziemy mówić, o której będziemy informować i będziemy robić wszystko, żeby te informacje dotarły jak do najszerszego grona społeczeństwa i Polaków. A jak to wygląda w praktyce? No bo to nie jest też tak, że już się to nie dzieje, że te wszystkie rozporządzenia, różnego rodzaju propozycje już się nie realizują. Nie, one już się dzieją, one się już, chociażby tutaj w mieście rządzonym przez Rafała Trzaskowskiego z Platformy Obywatelskiej, bardzo mocno zaczynają dokonywać. W jakich obszarach, w jaki sposób, na jakich konkretnych przykładach, to pozwólcie Państwo, że oddam tutaj głos Panu posłowi. Szanowni Państwo, Rafał Trzaskowski postanowił, że Warszawa będzie takim poligonem doświadczalnym dla pomysłów różnego rodzaju radykalnych, lewicowych pomysłów, które mają być realizowane na terenie Warszawy. Rafał Trzaskowski zaczął przede wszystkim od kwestii związanych z transportem. Tutaj jasno trzeba wskazać, że transport indywidualny w mieście stołecznym Warszawa jest bardzo mocno ograniczany. Ten postulat dotyczący samochodów, który zgłosiło to stowarzyszenie C40 Cities, właśnie w Warszawie jest realizowany poprzez między innymi ograniczenie liczby miejsc parkingowych. W Warszawie, mimo protestów wielu mieszkańców, liczba miejsc parkingowych coraz bardziej jest ograniczana. Nie ma gdzie parkować samochodu. Dodatkowo miejsca parkingowe, te, które są dosyć drogie. Coraz częściej w parkometrach mieszkańcy Warszawy muszą zostawiać coraz więcej pieniędzy. I ta polityka transportowa miasta jest zgodna z tym, co Warszawa podpisała w ramach tego stowarzyszenia C40 Cities. Coraz więcej jest miejsc, do których nie można dojechać też samochodem, próbując dojechać do pracy, czy dowieźć dzieci do szkoły, bądź do przedszkola. Nie ma takich możliwości. Zresztą są pomysły dotyczące tego, aby w ogóle do szkół nie można było dojeżdżać samochodem, a tylko chodzić piechotą bądź rowerem. Tego typu pomysły są oczywiście tylko i wyłącznie dla mieszkańców, bo są miejsca, w których indywidualnie samochodem dojechać nie można, ale już jeżeli chodzi o samochód miasta stołecznego Warszawy, samochód służbowy, to jak najbardziej urzędnicy, wyżsi urzędnicy, prezydent czy wiceprezydenci miasta stołecznego Warszawy dojadą. Kolejnym pomysłem jest wprowadzenie tak zwanego tempo 30 na zdecydowanej większości ulic w Warszawie. Ma to w założeniu doprowadzić do tego, aby wyeliminować jak największą liczbę samochodów. Pretekstem jest oczywiście bezpieczeństwo, tylko że miasto stołeczne Warszawa, zamiast zadbać o jakość dróg w Warszawie, coraz bardziej stara się ograniczać liczbę jeżdżących po Warszawie kierowców. Mało tego, to powoduje również to, że coraz częściej warszawiacy nie meldują się w Warszawie, starają się przeprowadzić poza teren centrum, ponieważ spada standard życia w mieście. Tego typu pomysły rodzą się w głowie urzędników Rafała Trzaskowskiego oraz w głowie samego Rafała Trzaskowskiego, który stara się na grunt Warszawy przenieść takie radykalne, lewicowe rozwiązania. Dziękuję bardzo. Jeszcze, drodzy Państwo, jedno słowo, bo rzeczywiście taką klamrą spinającą program Platformy Obywatelskiej właśnie w tym obszarze jest to, co widzicie na tym billboardzie. Jak będziemy rządzić, to będzie szybciej. Będzie szybciej wprowadzony zakaz poruszania się właśnie po centrach miast, będzie szybciej wprowadzony program ograniczania miejsc parkingowych, będzie szybciej wprowadzony zakaz podróżowania, będzie szybciej wprowadzony zakaz jedzenia tego, co Polacy by chcieli, szczególnie właśnie tych potraw mięsnych. A to, że to się już podprogowo dzieje, to przed chwileczką, przed wyjściem do Państwa na konferencję prasową, jeden z moich współpracowników pokazał mi gazetę tutaj z Warszawy, z jednej z restauracji, gdzie podprogowo właśnie reklamuje się hamburgery, reklamuje się różnego rodzaju potrawy z robaków i ze świerszczy. Więc miejcie tego świadomość, że to nie są żarty, to nie są absolutnie żadne z naszej strony jakieś strachy na lachy, ale to jest prawda i jeżeli
nie daj Boże, Platformie Obywatelskiej by się udało wrócić do władzy, na pewno będą te postulaty realizować. My zrobimy wszystko, żeby tak się nie stało i żeby było tak, jak jest, że każdy Polak będzie miał prawo do wyboru tego, co je, co jak chce podróżować, ile razy chce jechać na wakacje, gdzie chce spędzić wolny czas i jak chce się poruszać, jakimi środkami transportu, czy samochodem, czy rowerem, czy hulajnogą.